Szukając telewizora, na samym początku musimy wybrać miejsce, w którym wystawiamy telewizor. Pomieszczenie naświetlone, z której strony wpada światło. A później wybieramy się do salonu sprzedaży i obserwujemy wszystkie linie telewizorów, które są dostępne na rynku. Każda linia sugeruje nam pewne parametry, które dostarcza telewizor, dzięki czemu możemy uzyskać większą czerń, możemy mieć lepsze kąty widzenia, bądź też multimedia, które są teraz dosyć popularne w telewizorach. Nowością w tym roku jest linia OLED Bravia A1, który wprowadzamy na rynek. Będzie on dostępny w trzech rozmiarach: 55, 65 i 77 cali. Większa czerń, genialne kąty widzenia. W połączeniu z naszym procesorem X1 Extreme dostarczamy genialną jakość obrazu. Od 3 lat wszyscy promowali rozdzielczość 4K. Od zeszłego roku większość firm wprowadza już technologię HDR. Proszę sobie wyobrazić, że rozdzielczość daje nam ilość szczegółów, natomiast HDR dodaje nam jeszcze detale, większa ilość kolorów, bądź też jasnych, bądź też ciemnych scen, których widzimy więcej. Istotnym elementem wyboru telewizora jest też design. Możemy wybrać telewizor, w którym będą pochowane wszystkie przewody i siedząc na kanapie nie zauważymy żadnych odstających przewodów od telewizora. Wspaniały obraz na telewizorze wart jest uzupełnienia doskonałym dźwiękiem. Oczywiście możemy rozstawić system 5.1.7.1 w oparciu o amplituner. Możemy zainstalować kino domowe, które jest prostsze w instalacji, natomiast trendy na rynku są takie, że coraz częściej użytkownik sięga po rozwiązania prostsze, mniej obserwujące przestrzeń, po soundbary. Takim trendem na rynku dominującym jest sprzedaż słuchawek Bluetooth, czyli bezprzewodowych. Z prostego pragmatyzmu, to jest wygoda. Drugą taką technologią fajną, użytkową, to jest noise cancelling, czyli technologia, która nam wycina szum otaczającego nas tła. Nie przeszkadza dźwięk klimatyzacji, nie przeszkadza stukot kół pociągu, nie przeszkadza szum silników w samolocie. Dla sportowców, dla ludzi aktywnych, ponieważ są słuchawki specyficznej konstrukcji, odporne na pot, odporne na zalanie, często z Bluetoothem, czyli bezprzewodowe, ale również z mocowaniami, które dobrze trzymają się na uchu. Smartfony i słuchanie muzyki ze smartfonów kojarzy się również z imprezami. No, trudno słuchać na imprezie z samego głośniczka smartfonu, dlatego mamy, również oferujemy głośniki bluetoothowe, bezprzewodowe, w różnej wielkości, w różnych wykonaniach, z efektami kolorystycznymi, efektami DJ-skimi, które można razem sparować, a nawet głośniczki, które możemy przyczepić do plecaka, iść sobie na wycieczkę czy do roweru i jeździć. Nie martwimy się, że deszcz będzie padał, czy gdzieś upadnie ten głośnik. No, na imprezie czy na wycieczce różnie bywa. Te głośniki są odporne na zalanie, są odporne na upadek, a przy tym generują bardzo fajny dźwięk, również w zakresie ekstrabasu. Dźwięk otacza nas na co dzień wszędzie. Tak naprawdę płynie z różnych urządzeń i po naszej stronie jest dobrać sobie takie urządzenie, które odpowiada nam w danej sytuacji. Być może to nie będzie jedno urządzenie, może słuchawki, głośnik, coś jeszcze, ale mamy tak dużo urządzeń do wyboru, że naprawdę w tej chwili nie ma problemu z dopasowaniem do naszych indywidualnych potrzeb.